Pan z wami. I Bogiem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Panie, Panie. Pierwszy dzień prześników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U Ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc: bierzcie z niego, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Ojca mojego. Oto słowo Pańskie. Jesteśmy przy pierwszym ołtarzu. Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Procesja Bożego Ciała w tym roku w towarzystwie Ojca Świętego Jana Pawła II. Błogosławiony. W Kalwarii Zebrzydowskiej Ojciec Święty odprawił ostatnią mszę świętą w swoim życiu na ojczystej ziemi. I tam prosił swoich rodaków: módlcie się za mnie, za życia mojego i po mojej śmierci. Dzisiaj też w tej Ewangelii słyszymy wołanie Jezusa: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Piękna jest ta uroczystość, nasza obecność, ta harmonia śpiewu, grania orkiestry, dziewczynek sypiących kwiatki. Piękna jest ta harmonia. Ta nasza zewnętrzny objaw naszej wiary, nasza obecność. Ale pamiętajmy, że Jezusowi chodzi przede wszystkim o to: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Wszystko inne jest piękną oprawą, ale tylko oprawą. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Prośba Ojca Świętego Kalwarii Zebrzydowskiej i prośba dzisiaj Jezusa nam powtórzona. O taką harmonię chodzi w naszym życiu. O kwiaty, nie tylko te na asfalt sypane, ale kwiaty naszych dobrych uczynków. Dzwonki naszych dobrych myśli, muzykę naszych dobrych słów i marsz za Jezusem jako nasze dobre uczynki. Prośmy Jezusa, który jest naszą mocą i świętą obecnością pośród nas, aby w nas nieustannie budziła się i wzrastała ta tęsknota za Nim. Nasze serce, żeby było ciągle gorące, coraz bardziej. I byśmy wypełniali z radością jak najczęściej Jego prośbę i Jego rozkaz. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Niech te słowa nieustannie brzmią w naszych sercach, aż dojdziemy z Jezusem i dzięki Niemu do domu Ojca. Amen.